Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid, a to jest kanał Wybudzony, na którym będziemy rozmawiać m.in. na temat religii Świadków Jehowy w Polsce i na świecie. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknij też dzwoneczek, żeby YouTube mógł poinformować Cię o nowych filmach. A jeżeli gościsz już u mnie po raz kolejny, to bardzo Ci dziękuję, że mnie wspierasz. To pomaga rozwijać ten kanał i dotrzeć do większego grona osób. Więc jeśli podoba Ci się to, co robię, to kliknij łapkę w górę dla większych zasięgów. A teraz szybkie intro. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie bardzo ciekawy temat, który co prawda poruszyłem już w ostatnim filmie, ale obiecałem, że przygotuję coś więcej. Niemniej jednak, początek tego filmu chciałbym rozpocząć z nieco innego miejsca. Dlatego zapraszam Was na moment na krótką przejażdżkę. Witam ponownie, moi drodzy. Znajdujemy się w tej chwili obok jednej z wielu śląskich sal królestwa świadków Jehowy. To właśnie tutaj e, uczęszczałem na zebrania. Byłem członkiem jednego ze zborów, który spotyka się właśnie w tej sali. E, przez te kilka lat starałem się być gorliwym świadkiem Jehowy. E, to właśnie tutaj, e, w tym zborze, otrzymałem tak zwany przywilej bycia sługą pomocniczym, i to właśnie tutaj mi go odebrano. Dlaczego? Otóż jakiś rok i trzy miesiące temu zrobiłem coś, co w społeczności Świadków Jehowy jest niedozwolone, zakazane, wręcz piętnowane. Coś, co uznawane jest za bunt przeciwko władzy starszych, przeciwko władzy ciała kierowniczego, a przez niektórych nawet za odstępstwo od wielbienia prawdziwego Boga. Co takiego zrobiłem, moi drodzy? Otóż nie uwierzycie, ale zapuściłem brodę. Nie, kochani, to nie jest żart. Nie zabiłem nikogo, nie okradłem starszej babci, nie jeździłem autem pod swoim alkoholu i nie zdradziłem swojej żony. Zapuściłem brodę. Brodę, która z racji tego, że jestem mężczyzną, jest po prostu dla mnie czymś naturalnym. Ale tak, w tej sali Królestwa Świadków wiechowy, zostałem na przykład nazwany częścią podłego, szatańskiego świata skazanego na zagładę. Kilkukrotnie, w przeciągu trzech miesięcy odnoszono się do mojego postępowania w publicznych wystąpieniach. Wielokrotnie byłem wzywany na rozmowy dotyczące tego, co robię i dlaczego jest... To złe, a koniec końców e, sytuacja doprowadziła do tego, że okazało się, że nie jestem godnym sługopomocniczym. Nie jestem godny, żeby usługiwać braciom w zborze, ponieważ brak mi duchowych kwalifikacji. Ale pewnie większość z Was zastanawia się, po co tak właściwie tutaj przyjechałem. Otóż, moi drodzy, minął nieco ponad rok od tamtych sytuacji. Od sytuacji, które zapoczątkowały lawinę innych spraw, e, które koniec końców doprowadziły do tego, że nie jestem już członkiem tego zboru, nie jestem również świadkiem Jehowy. Jednak gdybym dzisiaj przyjechał na tą salę Królestwa, będąc świadkiem Jehowy, będąc tak zwanym usługującym w zborze świadków Jehowy, wszedłbym na tą salę bez strachu o kolejne problemy. Co więcej, wszedłbym na tą salę e, z możliwością nauczania innych w kwestiach religijnych. Dlaczego? Otóż... W połowie grudnia 2023 roku ciało kierownicze świadków Ichowy otrzymało od Boga nowe światło dotyczące brody. Pozwoliło swoim e, wszystkim członkom organizacji na zapuszczenie i pielęgnację zarostu, nawet tym, e, którzy pełnią jakieś wysokie funkcje w tej organizacji. Tak więc dzisiaj, moi drodzy. Nie byłbym już pod lupą, nie byłbym nazywany odstępcą, nie byłbym częścią podłego szatańskiego świata, ale byłbym pokornym i dobrym bratem, który mógłby usługiwać braciom w Boże. Miałbym do tego odpowiednie kwalifikacje. Dlatego teraz, spod sali Królestwa Świadków Jehowy w Tychach na Śląsku, zapraszam was, moi drodzy słuchacze na omówienie przemówienia dotyczącego chrześcijańskiej brody i tego, jak powinien wyglądać prawdziwy sługa Boży. Zapraszam i zachęcam do oglądania do omówienia dzisiejszego tematu posłuży nam sprawozdanie numer 8, sprawozdanie ciała kierowniczego z 2023 roku. Możecie je znaleźć na stronie odw.org, ale oczywiście tej strony z wiadomych względów nie polecam. Sprawozdanie numer 8 to takie nowe otwarcie w kwestii wyglądu w religii świadków Jehowy. Dlatego też na tą okazję założyłem specjalną koszulkę, możecie sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście żaden członek zboru na dzień dzisiejszy nie założyłby takiej koszulki, bo zapewne byłaby okrzyknięta demoniczną, niezgodną z naukami ciała kierowniczego, buntowniczą itd. Ale wiecie, światło świeci coraz jaśniej, także może za niedługo zobaczymy takie koszulki. A teraz na poważnie zajmijmy się sprawozdaniem. No god, please no. No! 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 A teraz przez resztę tego programu zajmiemy się tematem Rekomendujemy siebie jako sług Bożych. Jest on oparty na 2 Koryntian 6:4, w którym apostoł Paweł napisał: Pod każdym względem rekomendujemy siebie jako sług Bożych. Temat powinien brzmieć nieco inaczej, według mnie, więc może ja zapowiem dzisiejsze przemówienie. A teraz, drodzy, zajmiemy się tematem: jak rekomendujemy siebie jako sług Bożych, według zmieniającego się światła ciała kierowniczego z Ameryki. Zapraszam. Co to oznacza? W komentarzu do tego wersetu czytamy: Grecki czasownik oddany jako rekomendujemy siebie oznacza między innymi, okazujemy się albo dowodzimy, że jesteśmy. Ale jak okazujemy się sługami prawdziwego Boga? Jednym ze sposobów, na jakie to robimy, jest nasz wygląd. Wszyscy chcemy godnie reprezentować Boga, którego kochamy i wielbimy. Jak to robić? Ja Wam może powiem, jak to robić. To znaczy, jak można to było robić do grudnia 2023 roku, jeśli chciałeś godnie reprezentować Boga. No więc, jeśli chciałeś być godnym reprezentantem Boga w religii Świadków Jehowy, no to jako mężczyzna musiałbyś się golić. Prosta sprawa. Po kilku rozmowach ze starszymi, które odbyłem po zapuszczeniu swojej brody, dowiedziałem się, że godne reprezentowanie Boga wiąże się z ogoleniem mojej wówczas wschodzącej brody. Ale ja wychodzę znów przed szereg. Dajmy się wypowiedzieć bratu Letowi. Co on na to? stosując się do zasad biblijnych na przykład rozważmy zasadę z pierwszego tymoteusza 2 9 i 10 a kobiety niech zdobi przyzwoity ubiór świadczący o skromności i trzeźwości umysłu nie wymyślne fryzury złoto perły czy bardzo drogie stroje ale dobre uczynki bo właśnie to Przystoi kobietom, które twierdzą, że służą Bogu. Chociaż ta rada została skierowana do chrześcijanek, to wspomniana zasada odnosi się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Dlatego wszyscy możemy rekomendować siebie jako sług Bożych, dbając o to, żeby nasz wygląd był przyzwoity, skromny i świadczył o trzeźwości umysłu. Tak więc, jak widzicie, drodzy, wszystko jest w porządku. Mamy Pismo Święte, mamy zasadę z listu do Tymoteusza, która odnosi się do wyglądu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Więc chyba Bradlet pójdzie tym samym tropem, co szli starsi w zborach, m.in. w moim zborze, którzy też cytowali to, no i cytowali też inne zasady w celu uzmysłowienia mi, e, i innym, że powinni się golić. Przekonajmy się. Ale czy to oznacza, że wszyscy świadkowie Jehowy dokonują takich samych wyborów? Czy mamy nosić mundurki? Albo wszyscy ubierać się i czesać tylko w jednym stylu? Oczywiście, że nie. Na całym świecie jest ponad 8 milionów świadków Jehowy i pochodzimy z wielu różnych kultur. Jehowa pociągnął do siebie te miliony ludzi i kocha różnorodność. Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że ciało kierownicze nie zgadza się z Bogiem, który kocha różnorodność. Tam powinno być chyba zdanie: Jehowa pociągnął do siebie te miliony osób z różnych kultur, ale my, jako ciało kierownicze, cenimy jednorodność. Dlatego właśnie wymyślamy tak wiele bezsensownych zasad dotyczących wyglądu i ubioru. Myślę, że tak to powinno brzmieć. Lekka pomyłka. Ale pojawia się pytanie: co sądzić o noszeniu brody? Czy to stosowne, żeby brat miał brodę? Ja Wam odpowiem z własnego doświadczenia, z mojej, że tak to ujmę, brodowej przygody. Do grudnia 2023 roku powinniście sądzić, że jest to niestosowne. I tak. Po pierwsze, że brat, który nosi brodę, na pewno ma odstępcze poglądy. Po drugie, że z powodu brody nie wejdzie do Królestwa Bożego. Po trzecie, że jest buntownikiem bez krzty pokory. Po czwarte, że gorszy braci w zboże i stanowi złe towarzystwo. Po piąte, że naśladuje celebrytów i polityków. Po szóste, że jest częścią świata szatana. Po 2666 że nie rekomenduje siebie jako sługa Boży. Właśnie to powinniście myśleć. Ale sądzę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie zaraz to usłyszymy. Zobaczmy. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, obejrzyjmy teraz materiał filmowy, który przedstawi historię tego, jak na noszenie brody zapatrywali się słudzy Jehowy. Jednak jeszcze tego nie usłyszymy. najpierw musimy, moi drodzy, pooglądać na ten temat film instruktażowy. Więc zobaczmy, jak się zapatrywali. Zapewne tak, jak do grudnia zapatrywało się ciało kierownicze i starsi w zborach. W czasach patriarchów mężczyźni zwyczajowo nosili brody. Później ten zwyczaj był też znany wśród Izraelitów. Mężczyzna golił się tylko wtedy, gdy został upokorzony lub przeżywał żałobę. Na przykład, kiedy król Ammonitów upokorzył sług Dawida, goląc im brody, Dawid uszanował ich godność i polecił im. Zostańcie wierychu, aż brody wam odrosną i wtedy wrócicie? Setki lat później prorok Ezechiel zgolił brodę i ogolił głowę, co symbolizowało wielkie nieszczęście, które wkrótce miało dotknąć Jerozolimę. A jak było w wypadku Jezusa? Czy on także jako Izraelita nosił brodę? Przez lata w naszych publikacjach przedstawiano Jezusa najczęściej bez brody, co opierało się na wnioskach pewnych archeologów ale w Strażnicy z 1968 roku omówiono bardziej wiarygodne dowody pochodzące zarówno ze źródeł historycznych, jak i z Biblii. Żadna z czterech Ewangelii nie wskazuje, żeby Jezus wyróżniał się jakoś swoim wyglądem. Stosował się do powszechnie panującego zwyczaju, nosił brodę. Oczywiście, że Jezus nosił brodę, w końcu był Żydem i nie trzeba do tego żadnych wykopalisk archeologów, żadnych dokumentów. Wystarczyłoby ze zrozumieniem przeczytać Biblię. Jezus był Żydem, podlegał zakonowi, więc to oczywiste, że nosił brodę, ponieważ miał obowiązek przestrzegania prawa. Jednak jak już pewnie większość z Was wie, a niektórzy z Was się dowiedzą, oglądając ten i inne przyszłe filmy, że świadkowie Jehowy bardzo lubią zmieniać swoje stanowiska w wielu kwestiach. Dlatego, jak zaraz zobaczycie, za czasów czar Sarasela Jezus miał brodę. Potem przestał ją nosić. By znów za parę lat znów ją zapuścić. A nawet będąc w niebie ją farbować. Pytanie tylko, gdzie znalazł Barbera? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Od tamtego czasu nasze filmy i ilustracje w naszych publikacjach przedstawiają Jezusa z zadbaną brodą. W czasach zboru chrześcijańskiego Rzymianie mieli już zwyczaj golenia się. Czy więc od chrześcijan pochodzenia żydowskiego oczekiwano, że będą się golić, lub od chrześcijan pochodzących z innych narodów, że zapuszczą brody, żeby nie odróżniać się od swoich żydowskich braci? Najwyraźniej nie. Ponieważ Biblia nie nakazywała Sługom Jehowy zapuszczać brody, ani jej golić, była to kwestia osobistej decyzji. W sedno. Bardzo mi się podoba ten fragment filmu, a zwłaszcza zdanie: Biblia nie nakazywała ani zapuszczać brody, ani jej golić. Dlatego była to kwestia osobistej decyzji. Skoro to była kwestia osobistej decyzji, wtedy, w pierwszym wieku, to co się zmieniło przez te 19-20 stuleci w Biblii? że przestało to być kwestią osobistej decyzji. Mi osobiście wydaje się, że w Biblii nic się nie zmieniło w tym temacie, ale jeśli jest jakiś świadek jechowy, który pokaże mi taką zmianę, to zapraszam bardzo chętnie porozmawiam na ten temat. Na przełomie XIX i XX wieku brody były powszechne nawet wśród badaczy Pisma Świętego, co widać na zdjęciach przedstawiających pielgrzymów, czyli braci, którzy podróżowali jako przedstawiciele organizacji. Brodę nosił też Brad Russell. Jeden z redaktorów pewnej gazety nazwał go kaznodzieją o nienagannym wyglądzie. Powiedział: Nie wydaje mi się, żeby odróżniał się od tysięcy innych kaznodziejów. Jego delikatna, biała, miękko opadająca broda przypomina brodę patriarchy, ojca. To wzbudza zaufanie. Dokładnie tak. Russell nosił wielką brodę. Pielgrzymi nosili brody i nikomu to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, jak widzicie, wzbudzało zaufanie. Ciało kierownicze próbuje w tym filmie zrzucić całą winę tego, jak później e, traktowano mężczyzn z brodami, na sytuację, która panowała wówczas e, na świecie i tego, że świadkowie no, nie chcieli być w jakiś tam sposób postrzegani przez innych, ale oczywiście jest to jedna wielka zręczna manipulacja, psychologiczna w dodatku. E, jest ich bardzo wiele w filmach świadkowiechowe. Oczywiście zgodzę się z tym, w jakimś stopniu, że dana sytuacja na świecie zawsze ma wpływ na decyzje poszczególnych osób. Tylko mówimy tutaj o jednostkach, które mogły same zadecydować, same mogły podjąć taką decyzję. Nie mówimy tutaj o całej organizacji, która do 2024 roku zakazywała swoim członkom noszenia brody tak naprawdę kwestia noszenia zarostu zmieniła się w psychiczne nękanie, w taką nagonkę, poniżanie takich mężczyzn właśnie za czasów Radeforda. Wiem, że ogromna większość świadków nie uwierzy w to, że jest to wina drugiego prezesa towarzystwa Strażnica i jego wygórowanych ambicji. Ale właśnie za pomocą takich filmów jak ten, ciało kierownicze, stara się tuszować to, jaki naprawdę był Ford, a poza tym też chroni siebie. Ale to właśnie dlatego, że w takich filmach nie pokazują tego, co ważne, a poszczególni bracia nie mają czasu, żeby szukać, to ja odszukałem wam pewien artykuł. Także zobaczcie go teraz, przeczytajmy go sobie. Potrzebne jednak były dalsze maszyny. Dlatego brat Balzerite zwrócił się do brata Rutherforda z prośbą o zezwolenie na kupno prasy rotacyjnej. Brat Rutherford wyraził zgodę, lecz pod jednym warunkiem. Zauważył bowiem, że brat Balzerite z biegiem lat zapuścił brodę bardzo podobną do brody brata Russella, a w ślad za nim poszli inni bracia, którzy też chcieli wyglądać tak jak brat Russell. Nie chcąc, aby to doprowadziło do ubóstwiania stworzeń, Brat Rutherford chciał temu położyć tamę, dlatego też podczas swojej następnej wizyty poinformował brata Balzerajta w obecności całej rodziny Betel, że może zakupić prasę rotacyjną, ale tylko pod warunkiem zgolenia brody. Brat Balzerajt z ciężkim sercem zgodził się na to i udał się do fryzjera. W dniach następnych zdarzały się pomyłki, wywołujące nieraz zabawne sytuacje, ponieważ współpracownicy nie rozpoznawali obcego. Tak naprawdę właśnie o to tutaj drodze chodziło, o wygórowane ambicje Rutherforda. To wzbudza zaufanie. Wkrótce po I wojnie światowej golenie się znowu zyskało popularność. W 1919 roku, kiedy tym pielgrzymom zrobiono zdjęcie, większość z nich nie miała brody. Chociaż w tamtym czasie nasze publikacje niewiele mówiły na ten temat, bardzo mało braci zapuszczało brody. Od lat 60. w wielu krajach brodę zaczęto kojarzyć z osobami, które buntowały się przeciwko władzy. W tej sytuacji większość mężczyzn, zarówno będących świadkami, jak i nie, decydowała się golić. Ze względu na negatywne skojarzenia związane z noszeniem brody, bracia, którzy ją mieli, zazwyczaj nie usługiwali jako słudzy pomocniczy, starsi ani nie wykonywali innych odpowiedzialnych zadań. Moi drodzy, nie dajcie się zwieść takiej narracji: narracji, że kwestia noszenia brody to kwestia powojennych poglądów w temacie brody. Nie dajcie się zwieść też takim ilustracjom jak ta, którą widzieliśmy przed chwilą. No bo zobaczcie, to ilustracja z czasów po wojnie i po uwolnieniu Rateforda i innych z więzienia. Zobaczcie, że powojenne nastroje, o których mowa była, nie wpłynęły na jednego z najważniejszych członków ówczesnej organizacji. Obok Rutherforda na ilustracji jest bliski współpracownik Rassela, William Van Amburg. Był to wówczas członek komitetu wykonawczego, a także skarbnik i sekretarz Towarzystwa Strażnica. Czy nie powinien on jako pierwszy dać przykładu odnośnie noszenia brody? Gdyby rzeczywiście popularność poglądu golenia brody po wojnie była taka ważna. To powinien się ogolić. Natomiast on pełnił tę funkcję do śmierci, nosząc brodę. Jednak przy jego osobie trzeba zaznaczyć to, że nigdy nie stanowił zagrożenia dla rateforda. Był lojalny, pomagał mu w przejęciu władzy w towarzystwie, no i zapewne, będąc skarbnikiem i sekretarzem, znał wiele wewnętrznych sekretów, zarówno towarzystwa, jak i samego rateforda. Byłoby to strzałem w kolano, gdyby ratefort postąpił wobec niego, jak wobec brata, o którym czytaliśmy przed chwilą. On chciał pełnej władzy i kontroli, a to później przeniosło się na organizacje, na nadzorców obwodu, na starszych zborach. Nie trzeba daleko szukać. Żeby znaleźć powód, wystarczy wklepać w internet temat Historia Brody i poczytać. Jedna z najczęściej pojawiających się opinii brzmi tak. Współcześni badacze historii męskiego owłosienia nie mają wątpliwości. Golenie to forma kontroli, dlatego większość z hierarchizowanych instytucji, np. wojsko lub klasztory, zabraniała swoim podwładnym zapuszczania brody. I to zdanie w pełni można dopasować do organizacji świadków Jehowy. W tym czasie w niektórych krajach noszenie brody stało się bardziej popularne i przestało się kojarzyć z buntem. W takich miejscach niektórych braci z brodami zamianowano na sług pomocniczych i starszych. W ostatnich latach noszenie brody stało się popularne w wielu innych krajach. Co więc powinniśmy sądzić o bracie, który decyduje się na noszenie brody? Kilkukrotnie w przeciągu paru dziesięciu sekund tego filmu pojawia się stwierdzenie popularne. Golenie się było popularne, więc bracia się golili. Dzisiaj posiadanie brody jest popularne. Zapamiętajcie to, bo później odniosę się do tych słów. Na końcu tego materiału postawiono ciekawe pytanie: Co powinniśmy sądzić o bracie, który decyduje się na noszenie brody? Ciało kierownicze poprosiło, żebym przeczytał następujące ogłoszenie. Różne biura oddziałów z całego świata zgłaszają, że wciąż pojawiają się pytania: czy to stosowne, czy też nie, żeby zamianowany brat nosił brodę. Po rozważeniu tego z modlitwą, Ciało kierownicze doszło do wniosku, że trzeba wyjaśnić tę kwestię. Oczywiście, jest to jedna wielka ściema. Nie chodzi tutaj wcale o żadne zapytania do biur oddziałów. Od wielu lat notorycznie gnębiło się młodszych i starszych mężczyzn, którzy zdecydowali się zapuścić brodę i jednocześnie chcieli usługiwać w zborach. Kończy się to zazwyczaj tak jak w moim przypadku: albo taki brat zostaje pozbawiony, pozbawiony swoich przywilejów, albo sam po prostu, koniec końców, pod presją starszych ze swojego zboru, rezygnuje. Sam osobiście znam kilka takich przykładów, ogromnie gorliwych, starszych, pionierów, którzy porezygnowali z tego, co robili, właśnie z powodu takiej niekończącej się psychicznej nagonki na ich osobę. Y Dlatego liczba starszych i sług pomocniczych w zborach po prostu się wykrusza. Więc żeby nie stracić ich jeszcze więcej, ciało kierownicze zrozumiało, że musi zmienić swoje zacofane poglądy, które nie mają nic wspólnego z Biblią, jak sami zresztą już zaznaczyli tutaj, tylko z takim korporacyjno-sekciarskim podejściem do wiernych. No i z chęcią, jak już powiedzieliśmy, pełnej kontroli nad ich zachowaniami. Ale wiecie, łatwiej to oczywiście ubrać w historię o napływających listach, o pytaniach ze strony biurodziałów, oddziałów, ze strony braci. To jest coś na zasadzie starej ramki z czasopisu Świadków Jehowy: pytania czytelników. Na pewno większość pewnie z Was kojarzy, zwłaszcza tych osób, które były, które były świadkami ichowe. Tam też pojawiały się często kontrowersyjne tematy, no i niby odpowiedzi na pytania czytelników, a w rzeczywistości no chodziło często o wprowadzenie po cichu jakiejś tam niewygodnej treści albo nowej nauki. To jest coś takiego jak dzisiejsze odwracanie uwagi w polityce. Dokładnie to samo. Ciało Kierownicze. Nie ma nic przeciwko temu, żeby bracia nosili brody. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte nie potępia noszenia brody. No brawo! Po tylu latach w końcu stwierdzono, że Biblia tego nie potępia, co wiele osób doskonale wiedziało, wie i będzie wiedzieć do końca swojego życia. Rozumiecie, o czym tu jest mowa, nie? Grono dziesięciu starszych mężczyzn, którzy zwolli siebie duchowymi strażnikami, po rozważeniu tego z modlitwą, postanowiło pochylić się nad tak poważną sprawą, jaką jest męska broda. To jest tak istotny temat w Piśmie Świętym. Możliwe, że jest tak bardzo często poruszany, że trzeba się przed rozważeniem takiego tematu pomodlić, potem przedyskutować, następnie podjąć decyzję, a na koniec jeszcze ogłosić to wiernym. Ręce opadają. Naprawdę. Ponadto, z biegiem czasu daje się zauważyć, że w wielu krajach nie budzi to zastrzeżeń, kiedy mężczyźni na wysokich stanowiskach w świecie polityki i biznesu noszą brody. Nie, no To jest żenujące, naprawdę. Słucham tego już któryś raz z kolei i za każdym razem mam wrażenie, że się przesłyszałem albo że ci goście są po prostu nienormalni pod względem umysłowym. Nie wiem, tu w grę wchodzi jakaś totalna amnezja, demencja, rozdwojenie jaźni, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy oglądaliście mój pierwszy film na kanale. Jeśli nie, to zachęcam. Link będzie w opisie. W tym filmie opisałem właśnie sytuację, kiedy to jeden ze starszych zborów wygłaszał wykład, w którym jasno i wyraźnie stwierdził, że mężczyźni, którzy zapuszczają brodę, by upodobnić się do dzisiejszych polityków i celebrytów, i biznesmenów, są częścią świata szatana który według świadków jest skazany na zagładę. Oficjalnie potępił takie osoby, po czym kiedy moja kochana żona zwróciła mu uwagę, że trochę się zagalopował z tym podejściem i z tym twierdzeniem, to kazał jej milczeć, bo kobiety nie mają głosu w zborze świadków Jehowy. Potem kilkukrotnie starsi z mojego zboru również potwierdzili jego słowa, chociażby na komitecie sądowniczym. Przychodzi raz na zebranie w ciągu ostatnich roku, dwóch i słyszy, że jest częścią świata. Jak byś się poczuł? No tak. Jak część no ta, ta, no. niestety... świata, czyli uważasz, że, że jestem częścią świata w tym momencie? No to cię tak W rok duch święty zmienił zdanie. Nie wiem, pewnie było jakieś posiedzenie w niebie, debata, no i postanowił, że... Ześle swoje nowe światło na jedyną, prawdziwą, bożą organizację. To jest naprawdę zabawne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kilkukrotnie w tym sprawozdaniu powtórzono, że noszenie brody stało się popularne. Wkrótce po I wojnie światowej golenie się znowu zyskało popularność. Z biegiem czasu, w niektórych krajach noszenie brody stało się bardziej popularne. W ostatnich latach noszenie brody stało się popularne w wielu innych krajach. Nie rozumiem, dlaczego ciało kierownicze tak często strzela sobie w kolana. Świadkowie nie lubią słowa popularne. Jeżeli coś jest popularne, to najpewniej jest złe. Najprawdopodobniej jest od szatana, a więc trzeba od tego stronić. Ale tutaj mamy zmianę. Jednak broda jest popularna, więc my również będziemy nosić brody. Y Ciekawe, że jak wpiszesz słowo popularne w biblioteczce internetowej Światków Jehowy, to można tam znaleźć chociażby taki artykuł. Zobaczcie. Artykuł z 1993 roku. Zasady czy popularność, czym się kierujesz? I w tym śródtytule Lepiej się trzymać zasad biblijnych czytamy tak. Z powyższych przykładów jasno wynika, że ślepe naśladowanie tego, co popularne. Może mieć poważne konsekwencje, o ileż lepiej kierować się w życiu zasadami podanymi w Biblii. Jechowa oznajmił przecież jak niebiosa są wyższe niż Ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Istnieje mnóstwo dowodów na to, że podążanie drogami Jechowy w kwestii mierników moralnych oraz stosunków z drugimi, a w gruncie rzeczy w każdej dziedzinie życia przynosi znacznie więcej korzyści niż trzymanie się tego, co popularne. Zasada ta stanowi klucz do prowadzenia szczęśliwego i zdrowszego życia. Mało dowodów? Ok, dołóżmy do tego słowa popularne słowo moda, które kojarzy się świadkom z tym słowem, którego również użyto. I mamy na przykład taki artykuł. Tym razem strażnica 1976 rok nie daje się usiedlić kaprysom mody ani rozrywkom. Yy, I dwunasty akapit, zobaczcie sobie. Powinniśmy jasno sobie uprzytomnić, że kaprysy mody, bez względu na to, czy dotyczą ubioru, fryzury, odżywiania się albo brody, albo innych rzeczy, potrafią człowieka skłonić do odstąpienia od wykonywania woli bożej i zamotać go w sprawy tego świata. Często pociągają ze sobą specjalne wydatki, a z kolei pokrycie ich wymaga większego zaangażowania się w pracę zawodowej. Zmieniająca się moda i różnego rodzaju koniki nie są więc niczym więcej jak chytrze zastawionymi pułapkami wielkiego przeciwnika szatana diabła. Widzicie jakie to proste? A teraz drodzy kwintesencja tego wszystkiego. Zobaczcie jeszcze na... Ee... Taki artykuł, który znalazłem dodatkowo. 2017 rok strażnica, jak Jehowa prowadzi swój lud obecnie. To jest naprawdę perełka. 15 akapit. Co odróżnia ciało kierownicze od przywódców chrześcijaństwa? Ciało kierownicze podporządkowuje się Słowu Bożemu. Rozważmy pewien przykład. Strażnicy z 1 czerwca 1973 roku pojawiło się pytanie, czy osoby, które nie zerwały z nałogiem tytoniowym, kwalifikują się do chrztu. Odpowiedź brzmiała: Świadectwo biblijne składania wniosku, że nie. W strażnicy podano kilka fragmentów z Biblii i wyjaśniono, że nieokazujący skruchy palacz powinien zostać wykluczony. Następnie dodano. Powyższe przepisy nie stanowią przejawu samowoli ani zapędów dyktatorskich, jakkolwiek ich surowość w istocie swej pochodzi od Boga, który się wypowiada za pośrednictwem swego spisanego słowa. Czy w innych religiach wymaga się tak ścisłego przestrzegania zasad ze Słowa Bożego w sytuacji, gdy jest to niewygodne dla wiernych? W książce poświęconej religii w Stanach Zjednoczonych napisano: Przywódcy chrześcijaństwa, Ciągle zmieniają swoje nauki, żeby dostosować je do przekonań i poglądów, które stają się popularne wśród ich wiernych i w społeczeństwie. I słuchajcie tego, natomiast ciało kierownicze pozwala, żeby na jego decyzje wpływały wskazówki ze Słowa Bożego, a nie popularne poglądy. Kiedy więc je posługuje Jehowa, żeby prowadzić swój lud? No wydaje mi się, że... Chyba nie ciałem kierowniczym. Tak więc, jak widzicie, moi drodzy, ciało kierownicze nie jest konsekwentne w swoich słowach i naukach. Pytanie, co będzie następne? Urodziny? Seks przed ślubem? Związki homoseksualne? A może transfuzja? Poczekamy, zobaczymy. Więc to, czy brat będzie nosił brodę? Jest jego osobistą decyzją. Kwalifikacje danego brata do usługiwania jako starszy lub sługa pomocniczy zależą od jego usposobienia duchowego, a nie od tego, czy postanowi nosić brodę. Wskazówka ta dotyczy również specjalnych sług pełnoczasowych w Betel oraz w terenie, w tym pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców obwodów. Zgodnie z Rzymian. 14:4, ani starsi. Ani nikt inny w zborze nie powinien osądzać brata, który decyduje się nosić brodę. Ufamy, że te wyjaśnienia pomogą nam zachowywać czujność i wystrzegać się wszystkiego, co mogłoby wywoływać podziały wśród sług Jehowy. Koniec ogłoszenia od ciała kierowniczego. Widzicie, jaka wspaniała zmiana w końcu przemyśleli, że kwalifikacje duchowe. Kwalifikacje do usługiwania w zboże nie mają nic wspólnego z brodą, ale z duchowym usposobieniem. Niestety ja nie doczekałem tego olśniewającego blasku światła od Ducha Świętego, no i moje kwalifikacje były zależne tylko od tego, czy zgole brodę, czy jej nie zgole, co możecie usłyszeć na przykład w tej rozmowie. To w, sensie to w takim razie yy. Będzie spotkanie braci, wiesz, mhm. i będzie rozpatrywane twoje twoje że zailowanie tego, że wiesz, mhm. w gronie wszystkich starszych mhm. to będzie mhm. rozważane, wiesz. Okay. No, bo gdybyś powiedział, że nie chcesz, to sprawa jest jasna, ty nie chcesz, nie? Mhm to automatycznie sam ryzyku jest z tego. Ale skoro chcesz, to musi to być no rozważone. Wiem, i wiąże się to z przykładnym wyglądem, wiesz i tutaj Nie będziemy cię tłumaczyć, bo te ja ta podstawa jest nasz, dobrze, masz, nie na nie my, to brzegasz na to A to czy zgadzasz się, to, to już inna sprawa. No. no wiesz, warto by było powiedzieć, czy to jest biblijny pogląd, a nie czy to jest pogląd wasz, czy kogokolwiek innego czy mój, bo to nie ma to znaczenia. Kiedy sam nie zrezygnowałem z przywileju, w zboże zebrała się Rada, pod wpływem Ducha Świętego stwierdziła, że moje kwalifikacje duchowe z chwilą zapuszczenia brody po prostu uległy przedawnieniu. No i niestety się nie nadaje. Więc przestałem usługiwać w zboże. Jednak te wskazówki mogą nasuwać pewne pytania. Oto jeden z nich. Dlaczego ciało kierownicze podaje to ogłoszenie właśnie teraz? W 1 Koryntian 7:31 apostoł Paweł pod natchnieniem napisał: Scena tego świata się zmienia. Jak mówi komentarz do tego wersetu w Biblii do studium, Paweł mógł nawiązywać do ciągle zmieniających się scen w teatrze i aktorów, którzy szybko wchodzą na scenę i z niej schodzą. Zgodnie z zasadą znatchnionej wypowiedzi Pawła, na przestrzeni lat style ubioru i fryzur się zmieniają. Na przykład coraz częściej brody widać u mężczyzn zajmujących odpowiedzialne stanowiska, którzy swoim wyglądem wzbudzają szacunek. To co teraz słyszeliście, to normalny zabieg w religii Świadków Jehowy. Oni uwielbiają podciągać swoje fragmenty Biblii pod jakieś tam Nauki, które głoszą, pod zmiany poglądów i tym podobne. Dziwi mnie to, bo ten fragment, który teraz odczytał, dotyczy tego świata, a świadkowie robił wszystko, by nie być częścią tego świata. Tutaj z kolei to brzmi tak, jakby oni również byli aktorami na scenie świata i musieli się dopasować do otoczenia. Nie jestem zdziwiony, wiecie, jak coś odstaje od reszty, to jest inne. Jak coś jest inne, to rzadko jest popularne niepopularne, nie przynosi zysków. Prosta kalkulacja. Kolejne pytanie. Co powinniśmy myśleć o bracie, który postanawia zapuścić brodę? Powinniśmy zastosować się do rady Jezusa zapisanej w Jana 7,24. Przestańcie osądzać na podstawie tego, co widzicie. Jak widzieliśmy w filmie, style ubioru i fryzur z czasem się zmieniają. Nie wszystkie takie zmiany są złe. Pomyślmy, pewnie nikt z nas nie ubrałby się ani nie uczesał jak ludzie w czasach biblijnych, ani nawet jak ci żyjący jakieś 100 lat temu. Co ciekawe, większość z nas wybiera style, które są popularne obecnie, a nie te sprzed kilkudziesięciu lat. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma w tym nic złego, żeby ubierać się i czesać jak większość ludzi z naszego otoczenia. O ile wybrany styl nie jest sprzeczny z zasadami biblijnymi. Raczej nie jest sprzeczny z zasadami ciała kierowniczego, bo już dowiedzieliśmy się, że kwestia brody nie była z Biblii, więc była tylko i wyłącznie od ciała kierowniczego, więc to zdanie jest kolejną pomyłką. Zawsze chcemy mieć pewność, że w naszym wyglądzie widać czystość, skromność i trzeźwość umysłu. A oto następne pytanie: jak biorąc pod uwagę tę nową wskazówkę, Możemy dbać o jedność? Po obejrzeniu tego programu, u niektórych osób mogą pojawić się bardzo silne emocje. Oczywiście, że pojawią się bardzo silne emocje u wielu osób, ale zapewne zaraz dowiemy się, że nie powinny, lub że nie rekomendujemy siebie wtedy jako sług bożych. Na przykład, niektórzy mogą się w tym momencie poczuć usprawiedliwieni i mówić niejako: No, przecież ja mówiłem to już od dawna. Wychodzi na to, że miałem rację. To tak, miałem rację. Cały ten czas. No, ogólnie bardzo dziękuję za przyznanie mi racji, ale szczerze, mam to daleko gdzieś, yy, co o tym myślicie. A to, że miałem rację, to wiedziałem już rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. Nie potrzebowałem do tego debaty dziesięciu starców, którzy stawiają siebie wyżej niż Boga. Inni mogą się czuć rozczarowani. I myśleć sobie, zawsze popierałem dotychczasowe podejście do tej sprawy, a teraz czuję się zawiedziony. Szczerze, osobiście jestem ciekaw reakcji dwóch lub trzech osób. Dwóch osób, które twierdziły, że broda to odstępstwo, i siostry, która powiedziała: Z powodu brody nie wejść do Królestwa Bożego? Chciałbym zobaczyć ich miny. Ale czy takie reakcje są właściwe? Nie bardzo. No widzicie, drodzy, takie reakcje są niewłaściwe. Oprócz strażnika duchowości mamy speca od psychologii. On wie, jakie reakcje u danej osoby są właściwe, a które nie są. Także, jakbyście chcieli się umówić na wizytę, to Bradlet przyjmuje w Warwick. Porażka. I wiecie co? Teraz zapewne rozpocznie się wybielanie świętego ciała kierowniczego i wszystkich starszych w zbożach, którzy do tej pory byli przeciwnikami brody, a jednocześnie publiczne poniżenie tych, którzy wcześniej mieli odmienne zdanie i mieli rację, na przykład takich osób jak ja. Wszystko po to, żeby uciąć wszelkie dyskusje na ten temat i pokazać, że ciało kierownicze rządzi i tylko ono ma prawo dyktować wszelkie normy. Po co? No, wszystko po to, żeby w dalszym ciągu w pełni kontrolować zachowania członków społeczności, bo zapewne za niedługo zobaczymy, nie wiem, jaśniejsze światło na temat tego, jak taka broda może wyglądać, a jak nie powinna. Zobaczycie. Zwróćmy uwagę, co pod natchnieniem napisał apostoł Paweł w I Koryntian 1 Korytian, 1:10. Usilnie zachęcam Was, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Żebyście wszyscy byli zgodni w tym, co mówicie, żeby nie było wśród Was podziałów, ale żeby panowała wśród Was całkowita jedność myśli i poglądów. Jakie zastosowanie ma tutaj ta zasada? Żadne zastosowanie. Sami sobie przeczą. Podają zasadę napisaną w czasach pierwszych chrześcijan, która dotyczyła jedności poglądów związanych z nauką Jezusa Chrystusa, a nie z noszeniem brody czy czymkolwiek innym. Tym bardziej, że chwilkę wcześniej pokazali, że nie było tam jedności w takich sprawach, bo Żydzi nosili brody, a na przykład pogani, którzy stawali się chrześcijanami, no golili się, bo mieli taki zwyczaj i nikt nie mówił im, że zaburzają jedność. W czasach zboru chrześcijańskiego Rzymianie mieli już zwyczaj golenia się. Czy więc od chrześcijan pochodzenia żydowskiego oczekiwano, że będą się golić, lub od chrześcijan pochodzących z innych narodów, że zapuszczą brody, żeby nie odróżniać się od swoich żydowskich braci? Najwyraźniej nie. Ponieważ Biblia nie nakazywała sługom Jehowy zapuszczać brody ani jej golić, była to kwestia osobistej decyzji. Więc ta zasada nie ma tu żadnego zastosowania w tym temacie. Przynajmniej w tym temacie, o którym on mówi, bo ja przemyślałem sobie to, jak oglądałem to po raz pierwszy, i mam świetne zastosowanie dla tej zasady. Proponuję dzisiaj rozliczyć wszystkich starszych nadzorców obwodów, którzy zamiast stosować się do zasad biblijnych, stosowali się do zasad ciała kierowniczego i burzyli jedność w zborach poprzez chociażby psychiczne nękanie tych osób, które zdecydowały się nosić brodę. Rozliczmy ich za pozbawianie, Przywilejów, gorliwych braci, za poniżanie publiczne, za brak empatii. Proszę bardzo, to jest świetne zastosowanie dla tej zasady. Polecam. Jeśli wcześniej propagowaliśmy swój osobisty pogląd w tej sprawie, sprzeczny z podejściem organizacji, to czy dbaliśmy o jedność? Czy w ten sposób pomagaliśmy braciom zachowywać całkowitą jedność myśli i poglądów? Oczywiście, że dbaliśmy o jedność. Chciałbym zaznaczyć po raz kolejny już w tym filmie, że podejście organizacji nie miało nic wspólnego z Biblią. Tak więc osoby, które propagowały swój pogląd, nie robiły nic przeciwko ani Bogu, ani przeciwko Biblii. W przeciwieństwie do faryzejskich poglądów ciała kierowniczego, które nakładało na innych te i inne głupie, pozbawione sensu zasady. Ale widzicie, to kompletnie nie ma znaczenia. Ciało kierownicze jest wyżej boga, o czym świadczy właśnie to zdanie, które przed chwilą usłyszeliście? Na pewno nie. Każdy, kto tak postępował, powinien zmienić swoje nastawienie. Z drugiej strony, jeśli przez lata lojalnie popieraliśmy podejście organizacji w tej sprawie, to czy teraz mamy jakiekolwiek podstawy, żeby tego żałować? Oczywiście, że są takie osoby, które powinny tego żałować. Bardzo powinny tego żałować, jeśli, tym bardziej jeśli razem ze starszymi byli właśnie tymi nękającymi w zborach. Powinny żałować, że nie otworzyły Biblii i że same nie doszły do takich banalnych wniosków, tylko potrzebowały oficjalnego pozwolenia od swoich przywódców. Powinny żałować. W żadnym wypadku Jehowa ceni naszą lojalną służbę. Ceni też to, że jesteśmy pokorni i gotowi okazywać posłuszeństwo i uległość, gdy otrzymujemy wskazówki od Jego organizacji. W pierwszym wieku naszej ery niektórzy chrześcijanie pozwolili, żeby kwestia obrzezania wywołała podziały, ale z pomocą Ducha Świętego ciało kierownicze wyjaśniło tę kwestię, co umocniło jedność. Bracie Led, nie wolno. Chciałbym przypomnieć, żebyś nie wprowadzał w błąd słuchających, bo to się nazywa kłamstwem, a świadkowie przecież są uczciwi. Nie było żadnego ciała kierowniczego w pierwszym wieku, tylko zwykli starsi i apostołowie, którzy nie stworzyli żadnej instytucji zwanej ciałem kierowniczym. Sama Biblia nie wspomina o tym w żadnym fragmencie Nowego Testamentu. Także proponuję, braciele, żebyś się douczył. Podobnie dzisiaj. Ciało kierownicze stara się dbać o jedność. Nigdy byśmy nie chcieli, żeby kwestia noszenia brody wywoływała wśród nas podziały. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że ziemska część organizacji Jehowy zawsze stara się odzwierciedlać jej niebiańską część, niejako za nią nadążać. Czy pamiętamy, jak szybko poruszał się rydwan z wizji Ezechiela? Tak jak błyskawice. Każdy, kto stara się wyprzedzić ten rydwan i wymusić zmiany przedwcześnie, lub każdy, kto zostaje z tyłu i ociąga się z wprowadzeniem zmian. Które pochodzą od wiernego niewolnika, nie dotrzymuje kroku organizacji jechowe. Każdy, kto czyta Pismo Święte i dostrzega, że jest coś nie tak, to ma obowiązek powiedzieć o tym drugiemu. Na tym polega miłość do bliźniego, na tym polega miłość do prawdziwego Boga. Niestety rydwan Boży został przyjęty przez uzurpatorów, jakimi są członkowie ciała kierowniczego, i myślę, że nawet sam stwórca, mimo że jest wszechmocny nie nadąża za ich zmianami. Podsumowując, czy nie jesteśmy wdzięczni za to zrównoważone podejście do noszenia brody? Pewnie, że jestem wdzięczny. Nasuwają mi się w tym momencie dwa słowa, dobrze, że nie przeklinam, bo bym ich użył. Ale oczywiście ja jestem wdzięczny. Po pierwsze, potwierdziliście moje słowa, że miałem rację. Po drugie pokazaliście jak bardzo staracie się kontrolować członków religii, jak mocno sekciarskie to jest, a poza tym teraz jeszcze lepiej potwierdziliście jak bardzo destrukcyjna jest jak bardzo destrukcyjną grupą są świadkowie Jehowy. Także specjalnie dla was. Specjalnie dla was. Jehowa okazuje nam szacunek. Pozwala każdemu bratu samemu zdecydować, czy będzie nosił brodę, czy nie. Co brednie. Tu nie ma kompletnie miejsca dla Boga. I wcześniej, i dziś decyduje o tym ciało kierownicze. Gdyby było miejsce dla stwórcy, to nigdy nie byłoby dyskusji na temat tego, czy mężczyzna może, czy nie może nosić brodę, bo to właśnie stwórca ją stworzył. A myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeśli już ktoś wierzy w Boga, to chyba nie ma wątpliwości, że Bóg pomyliłby się w takiej sprawie. Także, jak widzicie, najpierw się wybielają, potem twierdzą, że z ramienia Boga do nas przemawiają. Szkoda słów. Jesteśmy przekonani, że wszyscy chcecie dotrzymywać kroku organizacji, dostosowywać swoje poglądy i w dalszym ciągu lojalnie służyć Jechowie. Dbając o miłość i jedność, jaka panuje wśród braci i sióstr. Ja natomiast jestem przekonany, że będzie spora liczba osób, która otworzy oczy po tym ogłoszeniu. Życzę im tego bardzo serdecznie, bo to są jeszcze błahostki. Organizacja posuwa się do wielu gorszych rzeczy, które wielokrotnie niosą za sobą o wiele poważniejsze konsekwencje niż zgolenie brody lub jej zapuszczenie. Ale o tym będziemy rozmawiać w innych filmach. To była audycja JW Broadcasting z biura głównego Świadków Jehowy. Drodzy, chyba nic nie muszę dodawać więcej. Y bardzo Wam dziękuję za dziś. Jeśli podobał Ci się film, to kliknij w łapkę w górę. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I kochani, moje podziękowania ogromne dla tych, którzy cierpliwie czekają na moje filmy i nie rezygnują z subskrypcji. Wiem, że na razie to nie jest regularne, ale. Dopiero teraz, niedawno udało mi się zakupić większość sprzętu potrzebną do nagrywania. To jeszcze oczywiście nie koniec. Wiecie, chciałbym, żeby materiały, które dla Was przygotowuję, były jakościowe, żeby fajnie się Wam oglądało, żebyście do nich z chęcią wracali. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.